Przemek, naska pilar koki. Zobacz. Zobaczcie, koledzy. Kolega miał kręczka, gołębie zdychali jak muchy. Dwa zabite, trzy nieżywe. Zawsze w gołębniku coś lezało. A zobaczcie, po parę dni podawania aska pilar koki, jak te stado trenuje, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie teraz ten kał, jaki piękny się zrobił. Jeszcze wysłał mi film, teraz ten kał zbiera rękami, nie musi ani szpachlą jeździć, a była ślizgawka niesamowita po tej chorobie. A tutaj wysłał mi film, jak podaje mój aska pilar koki. To jest magia. Takiego środka jeszcze na świecie nie było. Najlepsze, co może być. O tym produkcie jeszcze będą miliony lat rozmawiać hodowcy. To jest coś niesamowitego, jak to działa. 1,5 ml tylko na liter wody, to każdy potrafi. To jest Tomek, coś superowego. Zobacz. Fajnie wymieszać i rajn do wody. I zobaczysz, co to jest absolutne zdrowie. I zobacz, jaki kał teraz rękami zbiera. Patrz ta. Jakby nie aska pilar koki, to już by było po tym młodym hodowcu. Zobaczcie, jak wyglądało wcześniej. To jest jak dzień i noc. Taka różnica na tym produkcie. Zobaczcie, to wszystko zdychało, chorowało. To są jego prywatne zdjęcia, które mi wysłał. Zobaczcie, jak to siedzi. Zamów aska pilar koki. Twoje gołębie chcą żyć. I te gołębie można uratować na tym środku. Daj to i zobaczysz, że to jest niesamowity produkt, najlepszy, jaki istnieje na świecie. Do usłyszenia. I przestroga dla wszystkich, jak importujecie gołębie, jak sprowadzacie gołębie. Kwarantanna, tydzień i przez tydzień aska pilar koki, bo inaczej skończycie jak ten kolega. Zakupił gołębie parka z Niemiec i dostał takie chorobstwo, że aż głowa boli. Zawsze obowiązkowo kwarantanna, jak coś kupujecie, jak coś do stada, do nowego sprowadzacie. Przez cały tydzień na bok i aska pilar koki. Wtedy możesz uśmiechnięty dać te gołębie do swojego gołębnika i wiesz, że żadnych chorób nie przyniosą. To jest bardzo ważna rada. Do usłyszenia. Cześć.